Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. W trakcie dzisiejszego spotkania będę chciał z Państwem tutaj porozmawiać właśnie na temat pierwszego uruchomienia. Widzę, mamy kilka osób tutaj, które do nas dopiero dołączają. Przede wszystkim to chciałem się przedstawić. Nazywam się Marek Gierasiński, jestem dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chałowicach. Także witam wszystkich naszych obecnych gości na kanale. Jest to pierwszy taki eksperyment, gdzie będę z Państwem tutaj pokazywał, jak uruchomić platformę do zdalnego nauczania, z której korzystamy w szkole, czyli program Microsoftu Teams. I mam nadzieję, dzięki temu uda nam się przejść ten pierwszy etap, czyli zapisaliśmy się do szkoły, no i nie wiemy, co dalej, tak? Dzwonił ktoś do nas, podał nam dane dostępowe, jakiś kod, jakieś hasło i nie wiemy, jak dalej tutaj właśnie się poruszać. Ze względu na sytuację pandemii, niestety mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni, będziemy mogli spotykać się w szkole. Przede wszystkim to dziękuję Państwu za to, że wybraliście właśnie naszą szkołę w celu zdobycia, podniesienia swoich kwalifikacji. Jest nam niezmiernie miło i mam nadzieję, że dołączycie do grona wielu zadowolonych osób, które właśnie te kwalifikacje zdobyły, uzyskały. Także dziękuję Państwu za wybór. Jeśli macie jeszcze znajomych, którzy się zastanawiają, gdzie dokształcać się, uzupełniać, zdobywać nowe kwalifikacje, to będzie nam miło, jeśli polecicie właśnie naszą szkołę. Rozpoczniemy. Myślę, że już w tej chwili ruszyło to z powrotem i będzie prawidłowo. Jeśli by coś było nie tak, bardzo proszę, żebyście Państwo tutaj na czacie mi napisali. Będę na czacie monitorował tutaj. Jeśli ktoś z Państwa widzi tylko ulotkę, to też połączył się, należy sobie wybrać przycisk play, by w momencie to odtwarzanie zostało uruchomione. Dobrze. Albo kliknąć przycisk odśwież stronę, dokładnie tak jak Pan Dominik tutaj. Pan Wojtek dla Pani Dominice napisał. Dobrze, proszę Państwa, wracamy z powrotem do Teamsa, czyli tak, otrzymaliśmy dane do logowania od naszego opiekuna. Jeśli nie otrzymaliśmy, to tak jak pokazywałem tutaj Państwu, przechodząc sobie na zakładkę opiekunowie, lista kontaktowa kadra, tutaj sprawdzam tylko, czy podgląd mam na bieżąco, myślę, że chyba tak. Mamy adresy opiekunów grup i tutaj w tych adresach zawsze możemy odnaleźć swojego opiekuna, jeśli jest jakiś problem też, a do nas nie zadzwonił, i możemy, proszę Państwa, do niego napisać maila z prośbą o podanie danych lub jeśli jest problem z logowaniem. Ponadto, proszę Państwa, jeśli jest problem, że nie możemy się zalogować, problem jest z jakimś dostępem, bądź nie otrzymaliśmy tego dostępu z jakiegoś tam powodu, także możecie Państwo też bezpośrednio napisać do mnie. Mój adres, tak jak mówiłem, nazywam się Gierasiński Marek, jestem dyrektorem centrum i tutaj mój adres tutaj też tutaj znajduje się, na który właśnie możecie Państwo zawsze napisać. Dobrze, żeby nie przedłużać, logowanie do platformy. Jeszcze pokażę, jeszcze raz też na stronie tutaj szkolnej mamy też zakładkę edukacja online Microsoft System Teams lub też bezpośrednio w przeglądarce wpisujemy office.com. Ważne, że nie wpisujemy tutaj pl i tak dalej, tylko samo office.com. Pojawi nam się taka strona. Klikamy zaloguj. W momencie, kiedy klikniemy sobie zaloguj, wpisujemy te nasze dane dostępowe, które otrzymaliśmy od opiekuna grupy. Ja utworzyłem, tak jak mówiłem, dane, utworzyłem sobie po prostu na potrzeby tutaj naszego szkolenia. Ważne jest to, że wszystkie dane rozpoczynają się jakimś tam loginem, czyli najczęściej jest to imię, kropka, nazwisko. Ważne jest tutaj, że w przypadku polskich znaków nie wpisujemy tutaj polskich znaków diakrytycznych, czyli on, eł, eł i tak dalej, tylko wpisujemy, jeśli będzie na przykład Józef, to będzie Józef po prostu.
Po symbolu, po znaku małpy wpisujemy zawsze CKU Chwalowice. I tutaj na to chciałem uczulić, ponieważ często występuje błąd, kiedy Państwo logujecie się na platformę tutaj i w momencie, kiedy wpisujecie już tutaj sam login, tutaj występuje jakaś literówka i w tym momencie już jest problem, gdzie nie można się zalogować. Klikam dalej. Następnym krokiem jest pisanie hasła, które też otrzymujecie Państwo od opiekuna grupy. Ja sobie tutaj to hasło zapisałem. Jeśli dobrze pamiętam. Pojawi się nam okno, że potrzeba więcej organizacji, potrzeba więcej informacji, Twoja organizacja potrzebuje więcej informacji do zabezpieczenia Twojego konta. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ pozwoli nam to na zweryfikowanie mojej tożsamości. W przypadku, gdy zapomnę hasła, nie mam dostępu i muszę sobie to hasło przypomnieć, to w tym etapie nie muszę dzwonić do szkoły, pisać maila, że nie mogę, nie pamiętam hasła, proszę o zresetowanie, bo istnieje taka możliwość, tylko po prostu korzystamy z opcji odzyskiwania hasła sami dla siebie. Klikam dalej i teraz w tym momencie mam tutaj dwa rodzaje dodatkowego uwierzytelniania. Oczywiście mogę to uwierzytelnianie anulować, czyli wtedy nie będę mógł sobie odzyskać hasła. Jednakże polecam tutaj wpisać chociażby wystarczająco tylko numer telefonu. Ja sobie też włączę telefon już w tym momencie, po to, żeby za chwilę wykorzystać jego numer do uwierzytelniania. Czyli tutaj oczywiście numer telefonu uwierzytelniania jest nieskonfigurowany. Mogę kliknąć tutaj skonfiguruj teraz. No i tutaj należy następnie wybrać sobie kraj, region, czyli jesteśmy w Polsce, możemy oczywiście sobie odnaleźć Polska, następnie wprowadzić numer telefonu, oczywiście ja tego numeru tutaj nie wprowadzam prawdziwego, kliknąć przycisk wyślij SMS-a, przyjdzie do nas SMS i następnie to nam się aktywuje okienko, gdzie musimy kod weryfikacyjny podać po to, by można było później przez opcję odzyskiwania hasła sobie to hasło odzyskiwać. Ewentualnie adres e-mail. Ja zrobię to poprzez adres e-mail, który tutaj znacie. Na stronie ten adres tutaj już podawałem do mnie. Pokażę go jeszcze raz. To jest tutaj mój adres e-mail. Następnie wpisuję sobie ten swój adres e-mail. Wpisałem adres. Wyślij wiadomość e-mail. Trwa wysłanie wiadomości e-mail. Wysyłanie. Następnie otrzymam w tej wiadomości, już sobie tą wiadomość odbiorę. Otrzymuję. Automatycznie sobie skorzystam też z poczty w telefonie. I chwileczkę wpiszę sobie. No już odbieram. Pojawi mi się e-mail z systemu MS Online Service Steam i tutaj mam kod, jest to kod sześciocyfrowy. Oczywiście ten kod każdy z Państwa, proszę się nie sugerować tym, który ja wpisuję, każdy z Państwa ten kod otrzyma swój. Klikam weryfikuj i mamy automatycznie, że adres e-mail został ustawiony. Ten uwierzytelniania. Jest to, tak jak zaznaczałem, adres pomocniczy, który pozwoli nam odzyskać hasło, gdybyśmy zapomnieli hasło do swojego konta. Mogę podać, mówię, minimum jeden z tych sposobów dodatkowych uwierzytelniania zalecam, czy telefon, czy e-mail, zalecam, byście Państwo wprowadzili. Na pewno to pomoże w przypadku problemów z dostępem do konta. Klikamy zakończ. Następnie pytanie, czy chcesz, aby Cię system nie wylogowywał? Jeśli kliknę tak, zobaczę mniej monitów o zalogowaniu się. Wtedy jest nic innego jak po prostu jakby zapamiętanie naszego hasła, które pozwoli nam później na automatyczne logowanie. Ja klikam zawsze nie. No i krótkie wprowadzenie po kolei. Witamy w oprogramowaniu.
Następnie dalej, tutaj mam w notatkach, mogę oczywiście poczytać to wszystko sobie, każdy kreator. I jestem tutaj w naszym systemie. Ważną rzeczą po zalogowaniu mamy tutaj ten pasek znajdujący się po lewej stronie. Jest to pasek dostępnego dla nas oprogramowania, w którym możemy sobie zobaczyć, jakie oprogramowanie jest dla nas dostępne. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, że tutaj Państwo, gdy jesteście naszymi słuchaczami, jesteście w naszej szkole, otrzymujecie dostęp do oprogramowania Microsoftu, dostęp do oprogramowania, edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny, PowerPoint, program do prezentacji i wiele innego różnego oprogramowania otrzymujecie Państwo za darmo, które możecie użytkować legalnie. Nie będę omawiał tego wszystkiego oprogramowania, które tutaj jest. Oczywiście można zainstalować sobie ten pakiet na swoim komputerze, korzystać z przeglądarki. Dla nas bardzo ważną ikoną jest ikonka tutaj, ta druga od dołu, która się pojawiła. Jest to ikonka Teamsa, ponieważ z tego oprogramowania będziemy, proszę Państwa, korzystali w zdalnym nauczaniu. Zatem wchodzę w tą ikonę, klikam ją, pojawia mi się nowa zakładeczka. Jeśli chodzi o przeglądarki, z tego co wiem, że w różnych przeglądarkach może to troszeczkę inaczej wyglądać. Ja bym Państwu zalecał korzystanie z Google Chroma albo z Firefoxa. Zresztą to już jest Państwa indywidualne preferencje. Jeśli coś jest nie tak, że w jednej przeglądarce widać troszeczkę inaczej, w drugiej inaczej, to już Państwo musicie sami potestować. Po kliknięciu ikonkę Teamsa mamy tutaj komunikat, udało ci się, cieszymy się, że tak, witamy w usłudze i tak dalej, klikamy zróbmy to. No i tutaj mamy taki kreator, który po kolei nam tutaj mówi, nie wiesz od czego zacząć, jak dołączyć do klasy, przesyłać zadania i tak dalej. Klikam sobie rozumiem, on mnie w tej chwili nie interesuje. Istotne jest to, że tutaj u mnie się pojawił jeden zespół o nazwie Live. Ten zespół został utworzony na potrzeby właśnie tego szkolenia, ponieważ Państwo zapisując się do szkoły nie musicie nigdzie sami dołączać do żadnego zespołu, ponieważ nauczyciele, opiekunowie i nauczyciele prowadzący zajęcia tutaj takie zespoły tutaj utworzą automatycznie. Te zespoły to nic innego jak dany przedmiot, którego się będziecie uczyli. Na przykład może być to, nie wiem, produkcja roślinna, matematyka, język polski i tak dalej. Jest to nic innego jak dany przedmiot. Czyli jeśli macie 6 przedmiotów czy 5 przedmiotów w danym cyklu kształcenia w danym semestrze, to wtedy te 5 zespołów tutaj się Państwu pojawi. Mamy tutaj kilka zakładek bardzo istotnych. Przede wszystkim pierwsza zakładka zespoły, druga bardzo ważna zakładka czat. Jeśli ja bym chciał do kogoś tutaj na czacie napisać bezpośrednio, wiem, że na przykład chciałbym napisać do dyrektora. Wiem, że dyrektor na liście kontaktowej sobie sprawdziłem, dyrektor się nazywa Gierasiński Marek. Zatem wchodząc na czat, wyszukuję, że do takiej osoby chciałem napisać. Szukam Gierasiński. I mamy. Od razu automatycznie system podpowiada nam osoby, które tutaj są. Wybieram sobie daną osobę, do której chcę napisać. No i tutaj mogę wpisać wiadomość. I piszę, witam, panie dyrektorze, i tak dalej. Mam problem, na przykład mam, i tak dalej, i tak dalej. Następnie tutaj klikam przycisk wyślij. I w tym momencie ta wiadomość została wysłana do tej osoby. Ta osoba, oczywiście, żeby tą wiadomość mogła odczytać, też musi mieć uruchomionego Teamsa, czy to będzie w przeglądarce, czy w aplikacji, bo o tym też powiemy. No i tutaj jest dla mnie taka informacja, że do tej osoby jest wysłana wiadomość. Jeśli ta osoba ją odczyta, to tutaj nam się pojawi taka inna ikonka, inny symbol, który pokaże nam, że ta wiadomość została odczytana. W ten sposób możemy pisać bezpośrednio w Teamsie do różnych osób. Co robimy w zespołach? Jeśli wejdziemy sobie w zespół, mamy tutaj informacje w zespole, na kanale ogólnym, proszę Państwa, tutaj już widzimy, nauczyciel mój do mnie coś napisał. Dzień dobry, witam Państwa na zajęciach, szanowni Państwo i tak dalej, mogę się zapoznać z treścią. Co mogę w tym zespole zrobić więcej? W tym zespole oczywiście
Tutaj nauczyciel ze mną organizuje spotkanie, na którym widzimy się online. Momencik, sprawdzę jeszcze, ktoś tutaj do mnie się odzywa. Przeczytam. Proszę Państwa, też jeśli osoby, które oglądają, a widzę, jest kilkadziesiąt osób, proszę o napisanie na czacie do mnie informacji, czy transmisja idzie. A, już widzę to jeszcze odnośnie słuchacza, ktoś po prostu. Także jeśli, czy wszystko idzie na bieżąco, taką informację zwrotną. W tej chwili jest około 30 kilku osób, z tego co widzę. Dobrze, wracam, proszę Państwa, do tutaj. Także tutaj kontaktuję się z nauczycielem. Oczywiście tutaj mam tą transmisję, sobie mogę ją otworzyć. Gdy kliknę na link, ona się otworzyła tutaj bezpośrednio. Akurat to nas nie interesowało. Następnie tak. Co dalej mogę zrobić? Oczywiście tutaj w tym kanale mogę także odpowiedzieć nauczycielowi, bo wiadomo też, no jest jakaś forma kontaktu z nauczycielem. Poprzez opcję odpowiedz klikam. Dzień dobry. Witam na zajęciach na przykład. I klikam następnie wyślij. No i w tym momencie pojawia się jakaś interakcja słuchacza z nauczycielem. Za chwileczkę tutaj też poproszę, może napiszę na czacie do pani profesor, żeby uruchomiła nam spotkanie online. Napiszę, zapytam, czy dzisiaj mamy zajęcia. Zajęcia online. O, dziękuję za odpowiedź, że jest transmisja. Fajnie. Oczywiście każdą odpowiedź, jeśli napisałem, popełniłem jakieś błędy, mogę ją zedytować. Wystarczy, że sobie kliknę tutaj tą opcję i mam edytuj. I w tym momencie, proszę popatrzeć, ja mogę w zajęciach, mogę sobie dodać jakieś słowo, mogę je zmienić oczywiście po modyfikacji. Mogę po prostu tutaj to zatwierdzić. Zobaczymy tutaj, czy pani profesor nam zaraz coś napisze. O, pojawiło mi się, że już jest spotkanie, proszę Państwa. Widzimy trwające spotkanie na kanale tutaj jest, więc warto do tego spotkania dołączyć. Nie wiem, jak zachowa mi się automatycznie teraz oprogramowanie, gdy równocześnie transmituję z tej kamery, ale zobaczymy. Klikam dołącz. I teraz powstaje takie pytanie. To spotkanie nie ma numeru połączenia, to nie jest istotne. Bardzo ważne dla nas, użyj aplikacji klasycznej, aby do nas dołączyć. Ważne jest to, że to oprogramowanie występuje w dwóch wersjach. Występuje w wersji takiej przeglądarkowej, gdzie przez przeglądarkę, ale także możemy taką aplikację sobie pobrać po to, by zainstalować na komputerze. Bądź też telefonie oczywiście. Jeśli Państwo macie tylko taką możliwość, to proponuję, żeby tą aplikację pobierać i instalować. Oczywiście tą aplikację tutaj można sobie pobrać w kilku miejscach. Klikam pobierz, następnie zapisz plik, automatycznie mi się już pobiera to oprogramowanie. Kolejną możliwością pobrania aplikacji jest tutaj ta ikona na dole, która też pokazuje nam pobierz aplikację, prawda? Klasyczną. Aplikacja się mi pobiera, uruchamiam ją, krótki instalator. Już patrzę, czy mi wystartowała. Tak, startuje instalacja. Nie wiem, przeniosę tutaj. O Jezu, tutaj mam konto najróżniejsze do instalacji. Standardowy instalator. Może zminimalizuję. Tu mam standardowy instalator. Tu jest tam akurat zainstalowany jako już tutaj dyrektor. Tutaj na czacie, proszę bardzo, zobaczcie, pisałem sam do siebie. Mam problem. Oczywiście ja mogę do pana napisać, że jest mi smutno. Jak widzimy, z tego powodu
No i po zainstalowaniu ta aplikacja wygląda identycznie jak w przeglądarce. Ja ją teraz wyrzucę na bok. Zobaczcie tutaj, jeśli wejdę na czat, widzicie, ta ikonka się tutaj zmieniła, że dyrektor to zobaczył. Nawet emoticon oczywiście może nam odpisać. Dobrze, wracamy tutaj do połączenia. Wrócę na zespoły. Do tego spotkania dołączę. Aplikacji, muszę tutaj się wylogować na aplikacji. No to jest niestety problemy, kiedy robię na to samo na kilku tutaj. Wrócimy do aplikacji, użyję aplikacji klasycznej, już ją mam pobraną, tą aplikację klasyczną. Loguję się tym swoim loginem, czyli Marek Marecki. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. System następnie mnie zapyta, no tutaj mam to w okienku obok, ponieważ pracuję teraz na dwóch monitorach. Zalogujemy się. Momencik, zobaczymy. Trwa logowanie. Proszę bardzo, i jestem tutaj zalogowany już w aplikacji Live. Wejdziemy w kanał i sobie może zmaksymalizuję. I dołączę do spotkania. W momencie, kiedy chcę dołączyć do spotkania, system pyta mnie tak, czy mam kamerę. Jeśli mam kamerę, mogę ją włączyć. Ja w tej chwili tej kamery nie będę tutaj uruchamiał. Skąd mam użyć dźwięku? Dźwięk no, z komputera standardowo. Mogę też wyłączyć po prostu całkowicie, że bez mikrofonu, bez dźwięku po prostu. I klikam dołącz teraz. Czyli gdy mam kamerę, mogę ją oczywiście tutaj włączyć sobie. No ja w tej chwili jej nie mogę równocześnie włączyć na dwóch urządzeniach, ponieważ ona wykorzystywana jest w tej chwili do streamingu. Klikam dołącz. Trwa łączenie. No i jestem połączony z nauczycielem. W tej chwili nauczyciel mnie nie słyszy, ponieważ mam wyłączony mikrofon, proszę Państwa, jak tutaj widać, i wyłączoną kamerę. Ja natomiast widzę nauczyciela. Jeśli nauczyciel do mnie się odezwie, dzień dobry Panie Marku, witam Pana serdecznie na zajęciach. Cieszę się, że udało się połączyć. Więc jeśli nauczyciel do mnie się odezwie, ja mogę go słuchać w tej chwili. Oczywiście do nauczyciela mogę sobie zobaczyć, kto jest w ogóle na tych naszych zajęciach. Widzę, że jestem ja, jest tutaj mój nauczyciel, który jest organizatorem. Mam tutaj możliwość napisania do nauczyciela, bo na przykład mikrofon mi nie działa albo nie mam. To mogę napisać sobie dzień dobry. Mam popsuty mikrofon na przykład. Psuty mikrofon mogę napisać, chociaż oczywiście nie zalecam. Będę słuchał. I oczywiście w ten sposób nauczyciel też mam komunikację. Nauczyciel może tutaj sobie zobaczyć. Proszę Państwa, bardzo ważne jest to, że w czasie spotkania nie musicie mieć ze sobą włączonej kamery, wręcz nie jest to konieczne. Ważne jest to, żebyście mieli mikrofon po to, żeby to były po prostu, żeby zachodziła interakcja między wami a po prostu nauczycielem, żeby nauczyciel wiedział, że jesteście, że chcecie się skontaktować, rozmawiacie, zadajecie pytania, żeby to nie było takie puste mówienie. Tutaj pani dyrektor pisze do pani profesor, dzień dobry. Także pani profesor może do nas odpisać, może się też odezwać, bo będzie słychać. Chociaż pani profesor chyba do nas odpisuje właśnie, zobaczcie. Więc proszę Państwa, ważne jest to, żeby nauczyciel nie mówił do nas po prostu tak jak do ściany, że po prostu mówi i nie wie, czy my jesteśmy, czy nas nie ma. Ważne jest to, żebyśmy po prostu zachowali jakąś tam interakcję. Oczywiście, jeśli będę miał włączony mikrofon, ja w tej chwili nie będę podłączał kolejnego mikrofonu dodatkowego, żeby tutaj nie zakłócić transmisji, to wtedy sobie klikam mikrofon, włączam, gdy mikrofon jest włączony,
wtedy nauczyciel mnie słyszy. Oczywiście tu jest kolejna opcja, na przykład podniesienie ręki, czyli chciałbym coś powiedzieć, klikam sobie tą rączkę, nauczycielowi, zobaczcie, pojawia się, że ja podniosłem rękę, czyli tutaj nauczyciel ma od nas informację, że ja chciałbym zabrać głos, coś powiedzieć, tak? No i wtedy nauczyciel nam udzieli głosu. Oczywiście tą rękę opuszczę i mogę odpowiedzieć. Ważna rzecz, tak jak pokazałem, uczestnicy możemy zobaczyć, konwersacja jest bardzo ważna. Oczywiście to, co wpisujemy tutaj w tę konwersację, pojawi się także na czacie. Ja to przesunę na bok, zobaczcie. To, co pisałem na czacie, pojawia się nam tutaj na tym kanale ogólnym, także i tutaj. Także później, po zakończeniu czatu, można to do tego wrócić, do tego dialogu, który tutaj był. No i kolejna rzecz, więcej działań. Tutaj w zasadzie dla Państwa z tych najważniejszych rzeczy to chyba tutaj nie ma nic, które byłoby Państwu potrzebne. A, jeszcze jedna rzecz. Kolejna rzecz, która jest istotna, to musicie Państwo pamiętać o tym. O, tutaj ktoś... Tak, to ja rękę podniosłem. Tutaj jest, proszę Państwa, opcja udostępniania zawartości. Proszę nie klikać tej opcji, chyba że nauczyciel Was o to poprosi, ponieważ po kliknięciu tej opcji, proszę Państwa, wybieracie, co chcecie udostępnić. Czy chcecie udostępnić jakiś swój ekran, czy chcecie udostępnić jakiś tam materiał, czyli po prostu nic innego, to Wy wtedy, jeśli macie taką potrzebę i jest konieczność, prezentujecie materiał. Czasem się zdarza, że ktoś to włączy, nie potrafi wyłączyć, zatem proszę z tej opcji nie korzystać. Oczywiście bardzo proszę także pamiętać o tym, tutaj mamy udostępnienie przez nauczyciela właśnie materiału. Jeśli chcemy, kończą się zajęcia, to możemy napisać na czacie, że dziękujemy za spotkanie, dziękujemy, na przykład, lub powiedzieć, prawda, do widzenia. Klikam wyślij, proszę Państwa, oczywiście, no i klikamy sobie przycisk tutaj opuść. I w tym momencie opuszczę właśnie to nasze spotkanie, czyli wyjdę z naszych zajęć. Tak wyglądają te zajęcia online. Następnie tutaj ten czat, który tutaj mamy. To, co pisaliśmy, to wszystko tutaj jest automatycznie umieszczone. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj następna zakładka, o której powiem. Są to, może po kolei, aktywność. Jeśli tutaj mamy w aktywności po prostu jakieś rzeczy się dzieją na naszym kanale, ktoś coś przysyłał, pojawia nam się tutaj w aktywności wtedy. Czat omawialiśmy, zespoły byliśmy już tutaj. Oczywiście, gdy chcemy wrócić do wszystkich zespołów, oczywiście nauczyciel też nam odpisał, proszę zwrócić uwagę, wracam do wszystkich zespołów. Tutaj pojawiają nam się inne przedmioty. Jeśli coś na danym przedmiocie pojawiło się nowego, to tutaj mam pogrubioną czarną czcionkę wtedy. Proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Jeśli jesteśmy na tym czacie, coś gdzieś nam umknęło, to zwróćcie uwagę, że w tych dialogach one się zwijają, cała historia tej rozmowy. Mogę sobie kliknąć tutaj, następnie rozwija nam się cała historia rozmowy. Często zdarza się tak, że nauczyciel coś umieści, później ktoś jeszcze odpisał i to gdzieś się nam tak jakby ukrywa, tak jakby ginęło. Proszę zwrócić uwagę. Tak samo i tutaj, mamy dwie jakieś odpowiedzi wcześniejsze. Mogę sobie rozwinąć i wtedy widzę po kolei wszystko. Tak samo jak i tutaj. Zobacz wcześniejsze odpowiedzi i też widzę cały dialog. Dużo osób po prostu w momencie, kiedy się tutaj połączy, nie widzi, mówi, że nie ma tych materiałów, nie widać, jak nauczyciel coś umieszczał, ale to po prostu z tego powodu, że ta historia jest zrolowana, zwinięta po prostu w jedną krótką informację. Wystarczy sobie rozwinąć. Kolejna zakładka, zadania. Proszę Państwa, nie mam akurat w tej chwili żadnych zadań. Nauczyciele czasem umieszczają jakieś rzeczy do wykonania. Po prostu. Oczywiście to samo mamy tutaj u góry. Pliki, zadanie, oceny. Pliki. Umieszcza nauczyciel jakieś zadanie, należy je odesłać. Bardzo ważne jest to, proszę Państwa, by pamiętać o tym, że gdy wchodzimy sobie w te zadania, mamy jakąś treść zadania, czy mamy jakieś pliki, zobaczymy, mamy jakieś pliki umieszczone, materiały zajęć. Tutaj, gdy nie możemy znaleźć, to wszystkie materiały, które tutaj
nauczyciel nam umieści. Możemy sobie oczywiście te materiały zobaczyć. O, mamy kontakty e-mailowe. Mogę sobie te materiały otworzyć. Oczywiście mogę je przejrzeć, jak widzicie Państwo. Następnie, gdy trzeba wykonać, na przykład jest jakieś zadanie do wykonania, jakaś praca, to bardzo ważne jest to, byście Państwo te pliki pobierali. Następnie, po pobraniu tych plików, pobieramy na swój komputer, na przykład mam ten plik, co ja mogę z tym plikiem zrobić? Klikam sobie pobierz, nie klikam otwórz i wypełnij, tylko klikam sobie pobierz, akurat to jest PDF, ale czy to będzie z edytora tekstu jakiś plik, klikam pobierz, pobieram dany plik na swój komputer, po pobraniu tego pliku sobie go otwieram, on u mnie oczywiście pokaże się mi w pobranych, ja już tutaj mi akurat na drugim monitorze wyskoczyło mi, że już został pobrany, otwieram sobie ten plik, modyfikuję, następnie wysyłam do nauczyciela, czyli po prostu wchodzę na przykład czy w czat, w zależności jak nauczyciel określi, gdzie mam to przesłać, po prostu tutaj mam opcję dołączenia właśnie pliku, wybieram załaduj plik z komputera, który to jest plik, na przykład, nie wiem, jest niech będzie taki i następnie klikam wyślij i w ten sposób odsyłamy pliki do nauczyciela. Nie zalecam, by Państwo te pliki po prostu pobierali, od razu zapisywali, bez pobierania po prostu otwierali i zapisywali, bo jest to częsty błąd, który jest popełniany. Co więcej, oczywiście kalendarz, tutaj możemy mieć zaplanowane jakieś spotkania, to już są dodatkowe rzeczy. Z tych opcji, które chyba tutaj najważniejsze sobie sprawdzę, to chyba byłyby najważniejsze rzeczy, o których tutaj powiedziałem. Należy pamiętać o tym, by zawsze się wylogować na koniec takiego spotkania, czyli opcja wyloguj się. Ja sobie akurat tutaj zamknę. Jesteśmy tutaj dalej z powrotem w Office. No i na koniec cóż, należy się wylogować. Czyli klikamy wyloguj. Wylogowuję się z oprogramowania. Momencik. Nastąpiło wylogowanie, wrócimy tutaj, zobaczcie. No i cóż, ponowne zalogowanie, czyli wchodząc albo przez stronę, tak jak pokazywałem, przez stronę wchodzimy, zaloguj się, zaloguję się ponownie, jeszcze dwie rzeczy pokażę. Bardzo ważne jest to hasło, Jezu, co ja... Loguję się jeszcze raz. Bardzo ważne jest to, że jeśli nie mam na przykład edytora tekstu, nie mam po prostu żadnego oprogramowania, tutaj proszę Państwa mam edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, jeśli jakiś dokument muszę stworzyć, wybieram sobie edytor tekstu, pusty dokument, no i oczywiście mam standardowe, pojawi nam się standardowe menu, które mamy, możemy tutaj wprowadzać jakiś tekst. Czyli otworzyć dokument tekstowy, można go udostępniać, można go zapisać, po prostu automatycznie on jest zapisywany. Czyli to też bardzo fajna, przydatna opcja, której po prostu Państwo macie z automatu dodaną. Oczywiście, gdy ten tekst się tutaj zapisze, on będzie tutaj w dokumentach. Ważną rzeczą jest tutaj, proszę Państwa, że posiadacie jeszcze OneDrive'a, czyli tak zwaną chmurę wirtualną. W tej chmurze będziecie mogli też przechowywać swoje pliki. No i cóż, jeśli chodzi o Teamsa, chyba z tych najważniejszych rzeczy, które powinienem powiedzieć, to powiedziałem. Ważne jest to, że jeśli będziecie też mieli Państwo jakiekolwiek problemy, to tak jak mówiłem, kontaktujecie się bezpośrednio czy do nauczyciela, czy przez Teamsa, czy do opiekuna grupy. Przejdę jeszcze do strony szkolnej na chwilę. Oczywiście, tak jak mówiłem, nawiedziemy sobie na stronę główną. Co Państwa jeszcze interesuje? Na stronie szkolnej, proszę Państwa, znajduje się zawsze plan zajęć. Tak jak teraz mamy 6-7 lutego, rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia. Mamy tutaj zakładkę strefę słuchacza. Po wejściu w strefę słuchacza widzimy sobie tutaj zakładkę plan zajęć, terminarz zjazdów. To są dwie takie istotne rzeczy, które Państwa interesują. W planie zajęć
mamy tutaj informacje o rozkładzie zajęć, czyli mamy teraz od 6 lutego pierwsze zajęcia. Po kliknięciu, proszę Państwa, jest plan zajęć. Ten plan jest aktualizowany przeciętnie co miesiąc, ze względu na to, że program, w którym jest układany, ma takie, a nie inne ograniczenia. Ważne są dwie rzeczy, mianowicie tak, w każdej grupie u góry jest tutaj podana informacja, kto jest opiekunem, tu się akurat nazywa wychowawca, kto jest opiekunem grupy, następnie kiedy plan lekcji był wygenerowany. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ no, opiekunowie, o ile są tutaj zawsze stali w danym semestrze opiekunowie, tak jak widzimy, pierwszy semestr, Lidia Morka, pan KKZ Rolnik, tutaj pan Marek Błaszczyk i tak dalej, ale tutaj kiedy plan został wygenerowany, ponieważ zdarza się czasem tak, że nauczyciele po prostu coś wypadnie, ktoś zachoruje, kogoś nie ma i są zmieniane plany. Jest w tym momencie właśnie ta data aktualizacji planu jest właśnie bardzo istotna. Jak widzimy tutaj, aktualizacja była 3 lutego, więc bardzo proszę na to zwracać uwagę. Ważne jest także to, by w swoich przeglądarkach na komputerach ustawić sobie tak, by automatycznie zostało to odświeżane lub pobierane za każdym razem, gdy wchodzicie Państwo na daną stronę internetową. Także tutaj też jest informacja po publikacji z 1 lutego, jak widzicie, już była aktualizacja 3. Kolejna zakładka, terminarz zjazdów. Tutaj macie Państwo planowany terminarz zjazdów na cały semestr, gdzie widać, kiedy są zjazdy. Jak widzimy teraz, na luty mamy cały tutaj harmonogram na luty jest, później będzie na marzec, do końca roku szkolnego, do kiedy są terminy oddawania prac kontrolnych, semestralnych, kiedy jest dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych grup. Jak wiecie Państwo, klasa liceum w kwietniu kończy szkołę, zatem by w maju móc zdawać egzamin maturalny, zatem oni już sesję mają, już się rozpoczyna sesja egzaminacyjna 9-10 kwietnia 11. Dziewiątki tutaj, czy te pierwsze właśnie wartości, które są z gwiazdką, są to ewentualne piątki, kiedy zajęcia mogą być prowadzone w godzinach popołudniowych. Oczywiście zgodnie z opublikowanym planem zajęć. Co to znaczy? To znaczy, że nie wszyscy mają zajęcia w piątki. Może się zdarzyć, że niektóre grupy będą miały zajęcia w piątki od godziny 15 do godziny 20. Ale to jest, jeśli na planie jest taka data opublikowana, wtedy te zajęcia będą w piątek. Jeśli nie ma tej daty i zajęć dla danej grupy, to znaczy, że ta grupa wtedy nie ma zajęć w piątek. Cóż więcej, jeśli ktoś, tam zdarzały się takie głosy, ktoś dzwonił, że nie może też znaleźć nigdzie informacji o opłatach. Otóż właśnie przy planie zajęć tutaj jest informacja, jeśli ktoś się zapisał do szkoły, o numerach konta do opłaty, na opłaty tej rekrutacyjnej, następnie też na jaką numer konta wpłacamy opłatę tą semestralną, 30 zł na Radę Słuchaczy, ponieważ w szkole funkcjonuje właśnie jeszcze coś takiego jak Rada Słuchaczy, są to przedstawiciele ze wszystkich grup słuchaczy, właśnie z tych nowych grup też trzeba będzie wybrać przedstawicieli do tej rady. Co taka rada robi? Taka rada jest jednym z organów działających w naszej szkole, która decyduje też o kierunkach, co się w naszej szkole dzieje, ewentualnych jakichś zakupach, ewentualnie też wyjazdach czy integracji, jakichś spotkaniach, jeśli czasem też jakaś grupa się organizuje i chciałaby gdzieś pojechać. Wiadomo, że w sytuacji pandemii nie jest to po prostu możliwe na ten moment, ale informuję, że coś takiego jest. Także tutaj mamy numery kont. Proszę pamiętać, że są to dwa różne numery konta. Dalej, proszę Państwa, lista kontaktowa, jeszcze raz, tak jak mówiłem, bardzo ważna rzecz tutaj, gdzie znajdziecie zawsze do każdego z nauczycieli, znajdziecie po prostu kontakt, jest ona zaktualizowana na dzień wczorajszy, także każdy z nauczycieli tutaj podał swój adres e-mail, oczywiście jest to adres e-mail, który wyraził zgodę na upublicznienie właśnie w celu tego zdalnego nauczania, także i opiekunowie wszystkich grup, czyli ktoś na przykład zapisał się do elektryka, szukamy, czy jest tutaj opiekun z elektryka, jest pan Pypeć Jacek, opiekun grupy elektryka i adres e-mail, który właśnie został przez nauczyciela podany.
Więc tutaj też można bezpośrednio napisać do maila. Nauczyciel, mamy nadzieję, że najszybciej, jak tylko będzie mógł, jak zobaczy tą wiadomość, do Państwa odpisze. Do mnie tutaj mail też bezpośredni, tak jak mówiłem tutaj, jeśli byłyby problemy z jakimś dostępem, z logowaniami, jakieś pytania też możecie Państwo tutaj też i na maila pisać. Ja staram się w miarę każdego dnia Państwu odpisywać. No i cóż, chyba z tych najważniejszych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, to chyba byłoby wszystko. Nie wiem, zobaczymy teraz na czat, czy na czacie mamy jakieś pytania. Tutaj sobie spojrzę. Przepraszam Państwa za ten pierwszy taki problem techniczny, który wystąpił. Mówię, akurat pierwszy raz to udostępniałem właśnie ten ekran, ale udało się nam to zrobić. No i cóż, na czacie sprawdzę sobie tylko na drugim ekranie, ponieważ pracuję na dwóch monitorach. Kilka osób się z nami witało. Witamy Panią Monikę, Pana Jacka jeszcze raz, Pana Wojtka. Żeby pisać na czacie, tutaj należy mieć po prostu konto na Gmailu, inaczej nie ma możliwości pisania komentarzy. Słuchajcie Państwo, jeśli będą jakieś problemy techniczne jeszcze z obsługą właśnie chociażby tego naszego Teamsa, czy jakiekolwiek inne problemy tutaj związane z dostępem do tego Teamsa, to bardzo proszę śmiało się nie obawiać, proszę się pisać, kontaktować. No i cóż, będziemy pomagali. Mam nadzieję, że wrócimy niedługo do tego kształcenia online już, nie zdalnego, ponieważ nigdy kształcenie to zdalne nie zastąpi online niezdalnego, do stacjonarnego. Nigdy ono nie zastąpi spotkań w rzeczywistości. No i cóż, ja dziękuję za to, że wybraliście jeszcze raz naszą szkołę. Dziękuję, że z nami jesteście. Mam nadzieję, że ten czas u nas przebiegnie miło, przyjemnie i lada chwila będziecie Państwo zdawali egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Jeszcze tylko kwestią taką informacyjną dodam, że nie możecie Państwo otrzymać też informacji o tym, że nasza szkoła będzie przekształcana. Tak to smutno to zabrzmi, że będzie likwidowana z dniem ostatniego sierpnia. Tak naprawdę to będzie to przekształcenie, które polega na zmianie nazwy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na zespół na placówek oświatowych i wychowawczych, jakoś tak to się będzie nazywało. Także będzie to przekształcenie, będzie to zmiana nazwy, więc proszę się nie obawiać, szkołę będziecie mogli dalej kontynuować, będziecie mogli ukończyć i tak dalej. Także chciałbym po prostu jakieś tam plotki też zdementować, że po prostu szkoła będzie zamknięta, ona będzie dalej funkcjonowała pod inną nazwą, przynajmniej według wszystkich nam dostępnych informacji i znaków na niebie i ziemi, które w tej chwili mamy. Także dziękuję Wam, że wybraliście naszą szkołę. Życzę Wam spokojnego weekendu. Udajcie się na zajęcia, bo już trwają te zajęcia w dniu dzisiejszym. No i cóż, i powodzenia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia stacjonarnie już, bądź też do zobaczenia online może z niektórymi. No i cóż, wszystkiego dobrego w nowym 2021 roku. Życzę Państwu. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.